Dzień dobry. Następny film w celach edukacyjnych. Lewy strzela 4 bramy Realowi Madryt w półfinale w 2013 roku. Od tego momentu zaczyna się kariera światowa. Royce pędzi do przodu. Jest z lewej. Royce odbite, lewe nie daje rady. Nic z tego nie będzie za bardzo. Ale za kilka sekund Mourinho, trener Realu Madryt, uspokaja. Lecą znowu. I teraz uwaga, lewy. I wyprzedza tego obrońcę. I brameczka pierwsza. Załatwione. I teraz lecimy tam po drodze. Jeszcze bramkę strzela Ronaldo. Ale nie dzisiaj się nim zajmujemy. I przechodzimy to właśnie po bramce Ronaldo. Może jeszcze obejrzymy i powtórkę. Nie. No tu się naradzają. Götze, Reus. Reus, Reus. Hummels, bodajże Hummels. Jedziemy. 53. minuta. Wznowienie. Musimy trochę przyspieszyć. U. I wciska lewy nóżką do brameczki. Tak jest, na granicy spalonego. Przepięknie, Casillas nic nie może zrobić. Druga rameczka lewego. Przepiękna. Również, no to przepiękna, wepchnięte. Ale też trzeba tak umieć. Jedziemy do 4,55. Za chwilę będziemy kolejną brameczkę. O, proszę bardzo, bramkę na brameczkę lewego. Po wtóreczce zobaczymy sobie to lepiej. Dawać powtóreczkę. Ciach, ominięcie i luta pod poprzeczkę. Wspaniałe. Ach, piękna rzecz. Klopp się cieszy, wreszcie jego zawodnik strzela tak jak należy, a nie podłuje. No i ostatnia brameczka, którą mieliśmy, to brameczka związana z karnym. Royce popchnięty, karny dla Borussii Dortmund. Tam se chłopaki przepychają się, a tu Löwe wpakuje już piłeczkę w światło brameczki petarą. I od tego czasu zaczyna się kariera światowa lewego. Ja petara! A, w sam środek bramki na siłę boli. To widać ewidentnie. Dzięki.